Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Joanna Król i jestem doradcą od piękna firmy Mary Kay. Dziewczyny zajmuje się wzbogacaniem życia kobiet, inspirowaniem do dbania o siebie, o skórę, o swoje otoczenie i także o swoje wnętrze. Dziewczyny, jeśli jeszcze nie miałyście okazji spotkać się z nami, to zapraszam serdecznie. Jeśli chciałybyście coś zmienić w życiu, jest to właściwy moment i właściwa decyzja. Zapraszam do naszego grona, bo na pewno wyjdziecie stąd o wiele szczęśliwsze, bardziej wypielęgnowane, świadome i mądrzejsze. Więc dziewczyny, jeśli chcecie coś zrobić w swoim życiu, to zapraszam serdecznie do nas. A dzisiaj tematem będzie konturowanie. Pokażę Wam, jak ja to robię, na co możecie zwrócić uwagę i jak po prostu zrobić to dobrze. Jest wiele technik konturowania, kochane, ale wiecie, każdy ma swoją wypracowaną metodę. Być może coś znajdziecie ciekawego dla siebie lub zrobicie po prostu krok w dobrą stronę. Ja już mam, dziewczyny, wypielęgnowaną buzię. Pamiętajcie, że podstawą jest pielęgnacja, czyli to, co robicie rano i wieczorem ze skórą w domu. Podstawą pielęgnacji są dobrze dobrane kosmetyki, nie te przypadkowe z drogerii. Trzeba je wybrać świadomie, do potrzeb waszej skóry i do waszych oczekiwań. I dzisiaj, dziewczyny, ja mam nałożony cudowny zestaw. Na cudowny zestaw oczywiście mam nasz podkład. Podkład jest mineralny, nasza buźka oddycha, dlatego też ważne, jaki wybieracie podkład. On też podkreśla piękno skóry, działa przeciwzmarszczkowo i sprawia, że ta pielęgnacja, którą mam pod spodem, działa jeszcze dłużej. Ja używam podkładu matującego. Dziewczyny, to jest podkład taki, który bardzo mocno przytrzymuje makijaż. Sprawia, że mój makijaż długo utrzymuje się matowy. Wyrównuje pięknie mi kolor skóry. Ale to, co kocham, to to, że po prostu nie obciąża skórą. Jest niekomadogenny. Nie widać go na twarzy. On się pięknie wchłania i moja skóra wygląda bardzo, bardzo naturalnie. Drugą rzecz, dziewczyny, którą dobrze jest zrobić, to przypudrować twarz. Mineralny podkład pudrowy lub, dziewczyny, podkład transparentny. Ja używam znamiennie dwóch. Ten transparentny jest dla osób, które chciałyby na dłużej zatrzymać matowość skóry. Jeśli masz problem z sobą, to ten podkład będzie dla ciebie idealny. On jest, dziewczyny, transparentny. Jest biały, ale jak nałożycie na buźkę, za chwilę się wchłonie i przybierze kolor waszej skóry, więc jeśli nie chcecie przyciemniać skóry, to polecam wam transparentny, a jeśli chcecie uzyskać taki piękny, matową skórę, to fajny będzie podkład mineralny pudrowy i to jest odcień taki uniwersalny dla każdej skóry i, dziewczyny, on pięknie niweluje zmarszczki, sprawia, że ta buzia nabiera takiej gładkości, aksamitności. Jest dokładnie jak aksamit, to jest nasz Photoshop. Zobaczcie, tutaj ma taką nawet w pokryweczce miniaturowe lustereczko, także jak macie go pod ręką, możecie sobie przypudrować i ta buźka nadal wam oddycha. To są same minerały, więc polecam wam serdecznie jeden z tych podkładzików. I teraz na tak przygotowaną buzię możemy, dziewczyny, robić konturowanie. Ja zwykle robię to na sucho. Teraz mamy przygotowaną buzię, więc te drobinki, czyli puder, który będziemy nakładały, będzie się pięknie blendował, ponieważ skóra mokra, jakbyście wzięły, tak na sucho blendowały, może sprawić wrażenie, że będą plamy, bo wtedy podkład, puder rozłoży wam się nienaturalnie, tam gdzie jest mokrzejsza, będą takie większe plamy i placki. I, dziewczyny, teraz wam powiem troszkę o pędzlach, bo ja lubię używać dwóch pędzli. Do konturowania jest taka duża kula lub taki malutki pędzel, zobaczcie, ścięty, specjalnie tutaj do tej partii, żeby sobie od razu wykonturować buźkę. Zamiennie używam tych dwóch pędzli. Dlaczego? Ponieważ lubię efekt tego pędzla na buzie, ponieważ jak brązuję, używam bronzera tego naszego, to ten pędzel fajnie go rozłoży na buźce. Po prostu zobaczcie, ta duża kula sprawi, że ten produkt nie jest bardzo skoncentrowany i jeśli chcecie uzyskać efekt takiej troszkę opalenizny i rozłożyć go na większych partiach twarzy, więc większy pędzel będzie dobrym rozwiązaniem, ponieważ on świetnie i równomiernie rozłoży ten bronzerek na buźce
Nie skoncentruję go tak mocno w tych partiach, które chcecie podkreślić, ale świetnie nada taki fajny, równomierny koloryt, jak na przykład byście chciały opalić buźkę. Więc wtedy, gdy chcecie bardziej opalić, nie wykonturować, to zalecam Wam taką dużą kulę. A jeśli skupić się na konturowaniu za podkreśleniem konturów, to taki specjalny do konturowania, zobaczycie, on jest mniejszy, więc koncentracja produktu będzie bardziej skupiona na tych partiach, które chcecie podkreślić. I teraz Wam, dziewczyny, pokażę, jak wykorzystać ten pędzelek, bo on nam służy do tej paletki, czyli dziewczyny, do wszystkich tych trzech produktów, bo ja konturuję twarz bronzerkiem, rozświetlaczem i różem. I zaczynam, dziewczyny, ja zaczynam od bronzera, bo mi jest tak łatwiej, ja tak lubię. Zobaczcie, nanosimy sobie na pędzel bronzerek. I tutaj dokładnie w tych miejscach, widzicie, od tego płatka na uchu jedziemy sobie do mniej więcej 3/4 policzka. Tu zostawiamy takie miejsce na dwa paluszki. W moim wieku, dziewczyny, takim już bardziej dojrzałym, pamiętamy o tym, że nie jedziemy za nisko, żeby ta siła grawitacji nie była dosyć widoczna. Podnosimy, unosimy te policzki, czyli robimy taki makijaż odmładzający. I teraz zobaczcie, delikatnie rozcieram ten bronzerek ku górze. I mam taki, zobaczcie, skupiony ten, widzicie, skupienie tych produktów. Możecie delikatnie sobie tutaj wyciągnąć jeszcze oko do góry. To też jest taki fajny trik, który sprawi, że ta powieka, zobaczcie, widzicie, już troszkę się uniosła. Ja również sobie konturuję moje czoło, ponieważ mam dosyć wysokie i tak delikatnie, optycznie będziemy je tutaj wysmuklać. Delikatnie, troszeczkę. Jak Wam się weźmie za dużo, zawsze możecie sobie skorygować tym właśnie podkładem mineralnym. Nie bójcie się. Trening czyni mistrza, także zachęcam Was do trenowania. Teraz, dziewczyny, drugi policzek. Pamiętajcie, że produkty do konturowania muszą być dobrze dobrane do Waszej skóry. Nie wystarczy zwykły puder wybrany w drogerii. To musi być odpowiedni koloryt, bo jeśli dacie bronzer o takim zimnym odcieniu, nie pasującym do Waszej urody, to po prostu będziecie miały taką smutną buzię. Także odcień tego bronzera jest bardzo, bardzo istotny. Dlatego lubię kosmetyki dziewczyny Mary Kay. One są najlepsze na świecie pod względem właśnie tych tonów, pigmentów, które są dobrane i pasują do każdej karnacji. Czy to jest brunetka, czy to jest blondynka. Ja, dziewczyny, sobie robię, to jest bronzer taki dosyć ciemny, ale ja go bardzo lubię, bo on nadaje mojej twarzy zupełnie inne rysy niż ten jaśniejszy i po prostu go lubię. Także jakość tych produktów też jest bardzo, bardzo ważna, bo od tego zależy wygląd Waszej skóry. Także zapraszam Was do wypróbowania produktów, świadomego używania i dobierania sobie produktów do Waszej pielęgnacji i do Waszego makijażu, bo to jest bardzo ważne. I zobaczcie, już mam wykonturowaną buźkę bronzerem. Teraz, dziewczyny, wezmę sobie róż. Róż aplikujemy mniej więcej na środkowej partii tutaj tego pędzelka. Bronzer tutaj na dolnej krawędzi, natomiast rozświetlacz na górnej. Ja wcześniej Wam tego nie mówiłam, ale niby technicznie to tak jest. I sobie wklepuję dokładnie tutaj na tych partiach. Jak się uśmiechniecie, macie tutaj te jabłuszka dokładnie tutaj. Ten pędzel zrobi całą resztę. Te nasze pędzle, dziewczyny, są syntetyczne. One malują same, naprawdę. I zobaczcie, troszkę przeciągamy w stronę bronzera. Żeby się zblendowały te dwa produkty. Można sobie jeszcze troszkę tutaj na górnej powiece odświeżyć tą powiekę i przeciągnąć tym różem. Został nam rozświetlacz. Nasz bardzo taki fajny rozświetlacz, który podkreśla, iskrzy się pięknie. I on, dziewczyny, nie sprawi Wam wrażenia, że macie tłustą skórę, bo jak weźmiecie taki
rozświetlacz no, słabej jakości. Jak przesadzicie z tym produktem, będziecie miały wrażenie, że ta skóra się po prostu świeci i jest tłusta. Ja tak zawsze miałam. Ten rozświetlacz delikatnie skrzy, także on nie sprawia wrażenia, że wasza skóra będzie po prostu tłusta. I teraz jeszcze, dziewczyny, możecie sobie położyć tutaj na grzbiecie noska. Lub tak ja sobie robię zwykle. Ale nie dochodzimy do końca. No i oczywiście na łuku kupidyna, żeby podkreślić usta. Zobaczcie, ta buzia po konturowaniu wygląda zupełnie inaczej. Ja mam tylko jeszcze do zrobienia oko, ale już teraz nie będę się chyba tym zajmowała, pokażę wam resztę. I teraz zobaczcie, nasza twarz nabrała kształtu, wygląda zupełnie inaczej niż bez konturowania. Także dziewczyny, konturowanie to jest podstawa dobrego makijażu, gdyż wydobywa z twarzy to, co najpiękniejsze, bo po podkładzie jesteśmy takie płaskie, po prostu jak naleśnik. I teraz wezmę jeszcze sobie, dziewczyny, taki pędzelek. On jest taki, zobaczcie, taki puchaty. I troszeczkę pokontruję oko. Też tym bronzerkiem. Tutaj na granicy tej górnej powieki. Troszeczkę sobie, zobaczcie, wymodeluję. Sprawię, że ta powieka, to jest dla wszystkich pań, które mają opadającą powiekę, zostanie lekko uniesiona, czyli taki lifting. Robimy to bronzerkiem, możemy pomieszać z różem. Bardzo, bardzo delikatnie, tak jakbyście, jak wycieraczka w samochodzie, łapiecie za koniec pędzelka. I dziewczyny, ostatnio wyczaiłam, że najlepiej jest to robić takim dużym pędzelkiem. Zobaczcie, on jest puchaty. Bo on też nie skoncentruje wam produktu w jednym miejscu, ale rozłoży go na większą partię, czyli dokładnie, zobaczcie, na miejscu tej powieki. Zrobione oko, wymodelowane, a tutaj niezrobione oko, niewymodelowane. Także robimy to bronzerkiem i bardzo delikatnie sprawiamy, że ta powieka zostaje uniesiona. Także znowu takie małe, istotne elementy makijażu, które sprawią, że wasza twarz nabierze zupełnie innego charakteru i oczywiście troszeczkę się odmłodzi. Teraz na środek powieki wystarczy położyć rozświetlacz lub jakiś cień. Ja sobie położę taki bardzo delikatny cień. Zobaczcie, on ma drobinki rozświetlające, ale jak nie macie, możecie położyć rozświetlacz lub pomieszać rozświetlacz z cieniem rozświetlającym, aby uzyskać taką świeżość. Jeszcze tutaj troszeczkę różu. I zobaczcie wrażenie. Ta powieka jest po prostu uniesiona. Nie jest widoczna. Po prostu skóra się uniosła do góry. Mamy taki lifting. Wszystko, dziewczyny, tym pędzelkiem delikatnie modelujemy sobie tutaj. Zapewniam was, że uda wam się to zrobić. To nie jest nic skomplikowanego. Skupcie się tylko tutaj na tym zewnętrznym kąciku i spokojnie dacie radę. Teraz tylko sobie podkreślę linię rzęsną z wodoodporną konturówką, która, dziewczyny, jak zaschnie, to już się nie zmyje. Ja już mam tutaj delikatnie zrobioną kreskę, ale ja sobie ją poprawię. W środku na linii rzęs, tak jakbyście się chciały podrapać. I teraz biorę taką małą kuleczkę i będę rozcierała. No i wszystko, widzicie, leci. Rozcieramy ją delikatnie. Tu przy linii rzęs. Skupiamy się też na zewnętrznym kąciku.
Wtedy ten makijaż będzie, zobaczcie, taki bardziej dopełniony. Możecie użyć tuszu, nie musicie używać kredki, ale ja lubię podkreślić te oko. Od razu na dolną linię mi się zrobiła kreseczka. Ja nie lubię tego efektu, więc sobie ją wytrę. I teraz tusz, dziewczyny, i gotowe. Ale jeszcze usta zostały. Oczywiście nasz tusz Intensity. Najlepszy, który sprawia wrażenie takich pełnych sztucznych rzęs, jakbyście sobie kępki dokleiły. To jest najlepszy tusz, dziewczyny, jaki miałam. Nie uczula, delikatnie otula rzęsy, one są cały czas elastyczne i sprawia, że wydaje ich się dużo, dużo więcej. A przy tym doskonale o nie dba, bo ma w swoim składzie witaminę B5 i bardzo, bardzo fajnie dba o rzęsy, zobaczcie. Pamiętajcie, żeby sobie malować, lustereczko trzymamy na dole i wtedy delikatnie malujemy rzęsy. Gdzieś mi się te włosy zapodziały. Ja już może skończę, żeby to tak długo nie trwało. I zobaczcie. Efekt liftingu mojej powieki i makijażu modelującego twarz. Teraz, dziewczyny, usta. Pokażę wam moje ulubione pomadki. Ale zanim pomadka, to jeszcze konturówka. Dziewczyny, taka sama konturówka, wodoodporna formuła na silikonach lotnych. Bardzo trwale dba o usta. Ja mam w odcieniu takim jasnego beżu, ponieważ moje usta są zbliżone do tego koloru. I zobaczcie, delikatnie podkreślamy sobie ten kontur. Możecie sobie ciut wyjechać ze swoją linię ust, żeby powiększyć usta. Pamiętajcie, że przy ustach mamy taką linię, która już jest, nie jest napigmentowana, należy jeszcze do ust, więc jak sobie pomalujecie tą linię, to wasze usta będą pełniejsze. I również w środku. Rozcieramy to, czekamy chwilkę, to zaschnie. I zobaczcie, już jest makijaż ust. Ale ja wam dzisiaj pokażę moje ulubione kolory i wybiorę sobie jeden. Jeszcze zanim pomalowałam sobie konturówką, użyłam takiego przeciwzmarszczkowego sztyftu do ust. On, dziewczyny, dba tutaj o te drobne zmarszczki. Używamy go rano i wieczorem. No i oczywiście do makijażu ust. Wtedy sprawia, że ten makijaż utrzymuje się znacznie dłużej. Konturówka ślizga się po ustach bardzo ładnie i pięknie wymalowuje ten kontur. I nie zagłębia się w te drobne tutaj zmarszczki, które macie, bo po prostu zostają wypełnione przez tym sztyftem. Także jeszcze zanim pomalowałam usta, użyłam sztyftu przeciwzmarszczkowego. Zobaczcie, on jest taki wysuwany. Świetnie wypełnia te wszystkie niedoskonałości, ale też dba o zmarszczki i sprawia, że stają się mniej widoczne. To jest taka pielęgnacja na co dzień. I dzisiaj, kochane, wam pokażę moje kochane kolory, które uwielbiam. To są kolory takie w odcieniach natury, które podkreślają naturalne kolory ust. I pierwszy z nich, zobaczcie, jest taka piękna czerwień. Dla pań o mocniejszych, intensywniejszych włosach. Raspberry Eyes, bardzo mi się podoba ten kolor, ale również dla mnie jest dobry. Zobaczcie, jak sobie przyłożę, też świetnie się nadaje. Lubię ten kolor. Kolejny kolor to jest Mauve Moment. Też z takich naturalnych, bardzo kobiecych. To jest ta grubsza kreska. Zobaczcie, bardzo podobny do tego drugiego, lecz wskazania raczej dla blondynek. Chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, żeby brunetki również malowały usta. Zobaczcie, bardzo są podobne. To jest subtelna różnica między tymi dwoma odcieniami.
No i ostatni kolorek, taki troszkę stonowany. Mówimy na nią pomadka ślubna. Zobaczcie, ten u góry, taki beżowy. On się nazywa Rosewood i idzie troszkę w stronę brązu beżu. Ja dzisiaj sobie właśnie nim pomaluję usta. Bo ostatnio bardzo lubię go używać. To jest taki nudziakowy, beżowy, naturalny kolor. Zobaczcie. Także Wam tutaj jeszcze pomaluję, żebyście widziały różnicę. Trzy kolory. Tu mamy Mauve Moment, tu mamy Raspberry Ice i tutaj Rosewood, ten, który mam na ustach. Każdy z nich jest taki dosyć naturalny. Może na dłoni nie wygląda w ten sposób, ale to są kolory, które naturalnie podkreślają Waszą czerwień wargową. W nich będziecie wyglądać bardzo naturalnie. I bardzo polecam te kolorki. Jeśli Panie nie malujecie ust, to na początku fajnie jest mieć sobie taki uniwersalny kolor, który mocno nie rzuca się w oczy, ale jednak podkreśli te usta, ten kontur i tą czerwień, którą macie. I taką delikatną konturówkę, która będzie pasowała do każdej pomadki. Już dziewczyny, ten makijaż jest pełny, ale jeszcze Wam pokażę, że na usta mogę zastosować błyszczyk. Bo ja lubię mieszać kosmetyki. I żeby wydobyć jeszcze taką objętość tych ust, można sobie tu w tej linii środkowej nanieść błyszczyk. I wtedy te usta stają się pełniejsze. Dziewczyny, zachęcam Was do doświadczeń, do kreatywnego podchodzenia do wszystkich rzeczy. Mieszanie konturówek, pomadek i błyszczyków to nic nowego, ale spróbujcie. Zobaczcie takie piękne, naturalne odcienie. Każda z Was może wybrać swój idealny. I usta są zupełnie inne, bardziej pełne, jędrne i młodsze. Nasze kosmetyki to nie są zwykłe kosmetyki, one mają upiększać, czyli jednocześnie nawilżają, sprawiają, że wyglądamy zdrowo, naturalnie. I o to właśnie dziewczyny chodzi. Ale jeszcze pokażę Wam taki fajny trik, jak sprawić, żeby skóra wyglądała pięknie i zdrowo. I dzisiaj Wam pokażę, jak idzie wiosna, więc będziemy odkrywały swoje ciało. Jak na przykład wydobyć piękno skóry. Wykorzystując do tego różne kosmetyki, dzisiaj ja użyję rozświetlacza na tej części dziewczyny ramienia. Na przykład pokażę Wam, jak wydobyć taki zdrowy połysk skóry. Użyję rozświetlacza, tego dokładnie w kamieniu, którego użyłam do twarzy. Zobaczcie, mam odkryte ramiona. Chciałabym, żeby te ramiona wyglądały bardziej zdrowo i tak naturalnie. Obojczyk dziewczyny, jak macie odkryty dekolt lub tak jak ja tutaj kawałek ramienia, jeśli podkreślicie troszkę obojczyk rozświetlaczem, zawsze wydobędziecie taką młodość tej skóry. Zobaczycie zaraz, bo na tej stronie twarzy, na tej stronie ciała pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Podkreślenie obojczyka sprawia, że będziecie po prostu wyglądały młodziej. Przyjrzyjcie się, jak jest jakaś gala i są piękne suknie, jak modelki, jak na przykład aktorki mają wyeksponowane właśnie obojczyki. Tu jest dokładnie naniesiony rozświetlacz lub balsam rozświetlający. I ja w tej chwili sobie dziewczyny naniosłam tutaj odrobinę tego rozświetlacza na twarz, którego użyłam na twarz. Zobaczcie, już ta skóra wygląda zupełnie inaczej. I jeszcze, żeby dodać takiego efektu wow, są takie utrwalacze do makijażu u nas. W tej chwili mamy niedostępne, ale uważam, że pewnie będą, bo są rewelacyjne. Spsikam sobie odrobinkę. Poczekam, aż zaschnie. Lub na mokro też można. I dziewczyny, ponownie naniosę rozświetlacz. Klepię sobie odrobinę i Wam zaraz pokażę, co tu się stanie.
I zobaczcie, ja mam bladą skórę, więc u mnie widać tak to dosyć bardzo łagodnie, ale jeśli któraś z Was ma mocniej opaloną skórę, będzie ten efekt będzie mocniej widoczny. Można dodać jeszcze sobie bronzerka. Oczywiście, dziewczyny, wszystko z umiarem, nie można przesadzić. No i zobaczcie same. Ta strona ciała, obojczyk, który wygląda zdrowiej i młodziej. Widzicie, jaki blask, a tutaj po prostu taka matowa skóra. No nieraz warto na wielkie wyjście sobie podkreślić, lub jak macie odkryte ramiona, chociażby ramiona, wtedy ta skóra wygląda zupełnie inaczej. To jest właśnie efekt takiej zdrowej, mokrej skóry, który możecie sobie same zrobić. Na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia. Jeśli uważacie, dziewczyny, że jest to dla Was wartościowe, to zaproście koleżanki do obserwowania strony. Być może one sobie coś wyciągną dla siebie, być może się czegoś nauczą, być może chciałyby uczyć się z nami makijażu, wstąpić do naszego grona na przykład ambasadorek Mary Kay i pogłębiać tą wiedzę, tajniki, uczyć się, inspirować od innych kobiet, a być może będą chciały po prostu prowadzić biznes i uczyć inne kobiety. Do zobaczenia, dziewczyny. Dzielcie się wiedzą, dzielcie się możliwościami, tak jak my to robimy. I zapraszamy do siebie wszystkie kobiety, które chciałyby poznać tajniki i makijażu, i biznesu. Do zobaczenia, pa!